Moim gościem jest pan dr Waldemar Nikliński, patolog i dyrektor Laboratorium Chemii i Immunologii w Szpitalu w Cook County. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie sytuacja epidemiczna związana z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych, ale i na świecie. No i właśnie od tego pytania do pana chciałam zacząć. Jak to wygląda obecnie, ten koronawirus? Ta sytuacja trochę się poprawia, czy jednak wchodzimy w kolejną falę i znowu nie jest zbyt dobrze? To zależy od krajów, o którym mówimy. Kiedy rok temu byłem w telewizji u państwa, wydawało się i nadzieje nasze były związane ze szczepionkami, które akurat wchodziły w życie i wszyscy mieliśmy nadzieję, że może to wszystko przeminie. Niestety sytuacja się zmieniła. Medycyna jest nauką eksperymentalną. Wszystkie nasze przewidywania, to co myślimy, co w laboratorium wymyślimy, musi ulec sprawdzeniu w rzeczywistości. I rzeczywistość okazała się inna niż nasze spodziewania. Kiedy wprowadzano szczepionki, spodziewaliśmy się, że może uzyskamy efekt takiej ochrony stadnej, obronności stadnej. Niestety to się nie sprawdziło. Moja żona była jedną z pierwszych lekarek w Indianie, która dostała szczepionkę i nadal mamy zachorowania. Teraz zbliża się szczyt, zbliża się nowy wirus i prawdopodobnie nie będzie to łatwy okres w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Chociaż mamy przykłady, że można walczyć z wirusem. Takim przykładem takiego cudu pewnego jest Japonia. Kiedy w sierpniu tego roku mieliśmy olimpiadę, oglądaliśmy naszych sportowców, taka a propos, najlepsza koleżanka mojej córki, Lee Kiefer, zdobyła złoto w szermierce dla Ameryki, to po tej olimpiadzie w Japonii rozpoczął się nagły wzrost koronawirusa. I co oni zrobili? Przede wszystkim wprowadzili wysoki stan gotowości, mechaniczne metody izolacji, maski, odległość. Przed olimpiadą tylko 15% Japończyków było zaszczepionych. W przeciągu 2-3 miesięcy jest ich 70% zaszczepionych. I wprowadzili jeszcze jedną rzecz. Mimo że ivermektyna nie jest dopuszczona do leczenia w Japonii, w tym wyjątkowym momencie pozwolono kupić Japończykom ivermektynę z Indii. Te wszystkie działania doprowadziły do tego, że dzisiaj w Japonii jest tylko może kilkaset zachorowań dziennie. Mówi się o cudzie w Japonii. Natomiast niestety u nas wygląda trochę inaczej. Ale mamy teraz przecież coraz więcej szczepionek na koronawirusa, mamy też coraz więcej leków, więc dlaczego tak się dzieje? Mamy więcej szczepionek. Tutaj w Stanach i wtedy w mediach amerykańskich nie za mocno się mówi o różnych rodzajach szczepionek, bo mówimy o mRNA szczepionkach Moderna, Pfizer, adenowirusach Johnson & Johnson i AstraZeneca. W obu tych przypadkach materiał genetyczny wbudowany jest w adenowirusa lub jako mRNA w szczepionkach tych Pfizera i Moderny. Chińczycy z kolei poszli inną drogą. Oni używają całego zabitego wirusa. Więc zrobili to mniej więcej tak, wyizolowali wirusa od chorej osoby i znaleźli takiego, który zakaża linie komórkowe nerki małp. W tych liniach komórkowych produkują ten wirus i później go zabijają. I ten zabity wirus w całości służy jako szczepionka. Chyba mają ze dwie, co najmniej trzy rodzaje szczepionek, tam Sinovac, Sinopharm. I te szczepionki
tymi szczepionkami zaszczepiono więcej ludzi na świecie niż Pfizerem. Inny rodzaj szczepionek to są szczepionki proteinowe. I tutaj wydaje się, że niedługo my w Stanach będziemy mieli Novavax, szczepionki, o której trochę wspominałem wcześniej, ale jest to białko wyprodukowane przez wirusa owadów w jednej z linii komórkowych z larwy, którejś tam larwy. I to jest tylko białko proteiny spike, która jest później tak jak gdyby złożona w małą mikrokuleczkę przypominającą wirus, trzy razy mniejszą od prawdziwego wirusa. Nie ma żadnego materiału genetycznego, jest tylko ta proteina i wydaje się, przynajmniej z tego co mówią badania, odpowiedź immunologiczna na nią jest większa, produkuje więcej przeciwciał niż szczepionki Pfizera i Moderny. W tej chwili Novavax jest używany w Filipinach, Indonezji, w Korei Południowej. Firma złożyła aplikację do FDA, może niedługo będzie dopuszczone u nas. Inną taką grupą, dużą szczepionek wyprodukowali Kubańczycy. Kubańczycy zrobili to na podstawie, też to jest to proteina, ale nie cały kolec wirusa, tylko tam wybrana część, to się receptor binding domain nazywa. I oni to zrobili w drożdżach. To jest stara metoda, że fermentują zamiast alkoholu, ja mówię, to fermentują szczepionkę, oczyszczają i podają. Ameryka Południowa zakupiła już dużo tej szczepionki, także Ameryka Południowa będzie szczepiona tą szczepionką. A jeśli chodzi o leki, jakie mamy leki? No i też pytanie, czy wystarczy na przykład, jak już zachorujemy na koronawirusa, czy wystarczy się leczyć, czy jednak lepiej wcześniej jeszcze przyjąć tę szczepionkę i na przykład nie dopuścić do tego, żebyśmy zachorowali? Może jeszcze powiem o tym, jak szczepionki badaliśmy i wprowadzaliśmy, to w zasadzie szczepionki badaliśmy w jednym aspekcie. Zapobiegania ciężkiej choroby, hospitalizacji, lub śmierci osoby zaszczepionej. I rzeczywiście w badaniach, które używaliśmy oryginalnego wirusa, który tego prawie podobnego do tego, co w Wuhan. I rzeczywiście badania w maju, czerwcu wyglądało na to, że osoba zaszczepiona ma 11-krotno większe szanse przeżycia niż osoba niezaszczepiona. Lecz z czasem to się zmieniało, bo zmienił się też i wirus. Weszł wirus Delta, który jest inny, który ma większą zakażalność i ciężkość choroby. No i ostatnio też wirus Omikron, prawda? Do niego wrócimy, jeśli pani redaktor pozwoli. W każdym bądź razie i również to w naszym laboratorium robimy. Po szczepieniach wraz z czasem ilość przeciwciał w naszym organizmie maleje. W przeciągu 6-7 miesięcy przeciwciała spadają 90-95%. Nadal jesteśmy, prawdopodobnie mamy jakąś odporność, ale nie taką jak mieliśmy. Dlatego też i FDA i CDC pozwoliły na trzecią dawkę tak zwanego boostera i po niej znowu nasze przeciwciała wracają do poziomu 75-80%. Także jak im bardziej oddalamy się od tego okresu szczepienia, tym bardziej się narażamy. I nie jest stwierdzenie, że Japończycy na przykład, oni zaszczepili się wszyscy w krótkim okresie czasu i duży efekt epidemiologiczny osiągnęli. Jeśli rozciągamy to na długi okres, to osoby po roku, mimo że są zaszczepione, są wrażliwe na powtórne zachorowanie. I teraz nie badano nigdy zdolności szczepionki do ograniczenia przenoszenia zakażenia. To tak jak gdyby przypuszczaliśmy, że tak jest. Jak ktoś jest, nie choruje to, albo nie ma objawów, to nie zakaże. Okazało się, że to nieprawdziwe, szczególnie dla wirusa Delta, ponieważ wirus Delta produkuje w naszej jamie nosogardłowej kilka do kilkunastu razy więcej wirusów niż te inne poprzednie. W związku z tym nawet osoby zaszczepione
zaczęły chorować, mimo że nie miały objawów, ale mogły zakażać. Dlatego ten proces jest taki bardziej skomplikowany niż myśleliśmy i nie wydaje się, że tak szybko osiągniemy tę odporność stadną, o której była mowa. Wracając już do tego Omikrona, czym on się różni od tych poprzednich wersji, bo teraz zdaje się, że to on jest przyczyną powrotu tej fali zachorowań, prawda? On jeszcze nie jest, ale on będzie, ponieważ czym się różni Omikron od innych? Wirus ma 30 tysięcy, zapisany w takim materiale genetycznym, 30 tysięcy symboli. I to jak, nie wiem, gdyby przepisać to na litery, może 15-20 kartek maszynopisu. Jak powiela się kilka milionów czy miliardów razy, to w pewnym momencie następuje błąd. I ten błąd odzwierciedla się na budowę wirusa, białka wirusa. W większości przypadków to są niekorzystne dla wirusa zmiany i one po prostu się nie replikują. Ale jeśli dojdzie do jakiejś zmiany, która daje benefit wirusowi, że będzie bardziej zakaźny, więcej ludzi zakazi, to ona się, ta zmiana, utrwala. Ale w przeciągu, w tych pierwszych wersjach, alfa, beta, gamma, czy nawet delta, to były pojedyncze zmiany w tym wirusie. Natomiast sobie teraz, czym się różni Omikron? W Omikronie jest na tych 30 tysięcy znaków, 50 do 70 znaków jest zmienionych, a 25 do 25 mutacji w samym tym kolcu wirusa. Czyli kolec wirusa, jego kształt się zmienia. I okazuje się, że te zmiany doprowadziły do tego, że wirus jest bardziej zakaźny. Nie wiemy jeszcze dokładnie dlaczego, ale jedni mówią, że akurat w jamie nosowo-gardłowej i w oskrzelach namnaża się jeszcze bardziej niż delta. Z danych wstępnych z Afryki wynika, że możliwe, że jest mniej, że tak powiem, chorobowość jest mniejsza. Chociaż to tak 100% nie wiadomo. Nawet gdyby tak było, nawet gdyby chorobowość będzie mniejsza, w takim stopniu, jakim on zakaża i rozprzestrzenia się w populacji, grozi to nam, że w pewnym momencie nasza służba medyczna nie wytrzyma tego naporu. Już w tej chwili w Indianie, na przykład w South Bend, Indiana, oddział intensywnej terapii wypełnione są po 120-125%. I jeszcze jeśli dojdzie kolejna fala, to może nastąpić krach, duży krach. Także to jest problem. Z kolei wiemy już dzisiaj, bo dzisiaj czytałem, że w Uniwersytecie Cornell tydzień temu tam było kilka zakażeń, teraz jest 7 czy 8% badanych jest zakażonych i oni zdecydowali, że zamkną uniwersytet, przejdą na naukę wirtualną, jeśli to nazwę. Także wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko i wirus zakaża również osoby zaszczepione. Nie tylko nieszczepione, ale i zaszczepione. No właśnie, no to pojawia się pytanie, w takim razie po co się szczepić, skoro i tak się zarazimy? Jak w przypadku tych szczepionek, które my mamy, z kolca, jak się szczepiliśmy, to powstają przeciwciała przeciwko różnym tym elementom tego kolca. Nawet jak powiedziałem, 26 zmian w tej mutacji jest w obrębie kolca, więc są zmiany budowy tego kolca, ale część jest podobna i wierzymy w to, że i chyba pewne dane mamy, że część tych przeciwciał rozpozna ten kolec i w jakiś sposób go zneutralizuje. Dlatego też CDC, FDA, że tak powiem, rekomenduje już teraz nie 8 miesięcy, ale 6 miesięcy po ostatniej, drugiej dawce, żeby dostać booster, żeby znowu dostać dużo wszystkich przeciwciał, w tym będą przeciwciała, które będą działały przeciwko mikrobom.
No właśnie, a propos tego boostera, bo na początku eksperci mówili, że zaszczepmy się, zyskamy odporność, zwalczymy epidemię. Później niestety tak się nie stało. Trzeba było wziąć, tak jak teraz, jesteśmy na etapie trzeciej dawki, trzeba wziąć tego boostera. A czy mamy pewność, że skończy się na tej trzeciej dawce? Czy jednak będzie na przykład tak jak grypa, każdego roku, każdego sezonu inna odmiana i za każdym razem będziemy musieli się szczepić? Tego tak w 100% nikt nie wie, ale prawdopodobnie pani przewiduje to, co się stanie za parę miesięcy czy za rok. Chociaż są teraz prace budowania przeciwciała tak uniwersalnego, takiego szczepionki uniwersalnej, która by jak gdyby osłaniała nas przed różnymi rodzajami. Ja wiem, że to niedawno gdzieś tam czytałem, że wojsko amerykańskie i to w Walter Reed Hospital w Washington DC eksperymenty robili, buduje taką szczepionkę w oparciu o ferytynę, to jest takie białko nasze, które w specjalny sposób będzie tam uformowane i będzie na sobie miało elementy różnych białek czy różnych specjalnych znaków, różnych wirusów. Jeśli będziemy tym szczepili, są nadzieje na to, że w pewnym momencie będzie to uniwersalna szczepionka. Jeszcze tak na zakończenie, jak pan myśli, kiedy ta epidemia się skończy? Bo już wydawałoby się, były takie przewidywania w zeszłym roku, że 2022 już będzie taki spokojny, a chyba na to się nie zapowiada, prawda? Tak, ale chciałbym jeszcze zanim skończymy opowiedzieć o lekach, które mamy. To może te leki właśnie może pozwolą na zakończenie tej epidemii? Możliwe, bo najpierw ten remdesivir, który był pierwszy dopuszczony, niestety nie spełnił naszych nadziei. Później były przeciwciała monoklonalne, ten lek, którym leczono prezydenta Trumpa i on się sprawdził. Sprawdził się w dużym stopniu na Florydzie, kiedy był ten szczyt zachorowań. Niestety te przeciwciała były budowane przeciwko innemu wirusowi, temu oryginalnemu, nie omikronowi. Natomiast teraz dwie kampanie. Jeden Merck, który wprowadził molnupiravir, czyli to jest stary lek, który hamuje polimerazę wirusa i w oryginalnych badaniach dawał nadzieję na 50% osób ochraniał przed ciężką chorobą, czy hospitalizacją, czy śmiercią. Później tam trochę do 30% spadło to i w Stanach został zatwierdzony tak na granicy. 13 osób było za, 10 przeciwko, bo głównym problemem z tym lekiem jest, że nie ma gwarancji, że on nie będzie działał na, hamował polimerazę ludzką, czyli tam, gdzie się w szpiku kostnym, czy na przykład w jądrach męskich, czy w przewodzie pokarmowym. Natomiast drugim takim lekiem, który Pfizer teraz wypuścił, to jest Paxlovid i to jest inhibitor 3CL proteazy, ale ten 3CL znaczy chemotrypsin-like protease. To jest taka proteaza, bo ten wirus potrzebuje pocięcia jak gdyby nożyczek, żeby dobrze pociąć go i żeby on się jak gdyby uformował. To są bardzo trudne słowa. Może wytłumaczmy po prostu, co to oznacza dla pacjentów. Idą do apteki, kupują lek, tak? Albo biorą zastrzyk. No nie, ale to chcę najpierw powiedzieć, jakie efekty ten lek daje. Przynajmniej w badaniach, które teraz są pokazane, w 80-90% ludzi, którzy wezmą lek we wczesnej okresie choroby, osłoni ich przed ciężkim zachorowaniem, hospitalizacją lub śmiercią. Rozumiem, że te leki są dostępne, także możesz sobie pójść do apteki. W Stanach nie. Ten Paxlovid FDA będzie rozpatrywał w przeciągu najbliższych dni, może tygodni. I jeśli ten lek będzie dopuszczony, to może on zmienić w ogóle przebieg całej epidemii w pewnym sensie. Co ciekawego jest, że ivermektyna, która była używana w Indiach i jak wspomniałem w Japonii, działa w podobny sposób. Okazuje się, że ona też hamuje ten enzym i prawdopodobnie ma jakiś efekt. Może nie tak dobry jak ten lek, ale jest nadzieja, że ten lek, szczepionki i wszystko razem
zmieni efekt przebiegu pandemii. Czyli kiedy może się skończyć, jak pan myśli? Tego nikt nie wie na 100%, ale ja jestem optymistą. Ja myślę, że biologia jakoś nam pomoże to przetrwać, bo może ten omikron, który tak nam zagrozi, jeśli rzeczywiście omikron zakazi dużo pulę populacji, to będzie też do pewnego stopnia i nie będziemy umierać, nie będziemy ciężko chorować. Że się uodpornimy, prawda? Że się uodpornimy i to da nam szansę na zmianę sytuacji i może nie koniec kompletny, ale poprawę sytuacji. No wszyscy już na to czekamy, także mam nadzieję, że wkrótce wrócimy już do normalności. Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nie ma o czym mówić, dziękuję bardzo i do zobaczenia już w normalnej sytuacji, miejmy nadzieję. Do zobaczenia.